Cześć kochani, możecie się zastanawiać, co to za budowla za mną, za moimi plecami. Powiem tylko tyle, że jest to jedna z baterii artylerii stałej w Ustroniu Morskim, w skrócie zwana BAS. Zawsze, gdy widzę tego typu budynki, zatrzymuję się i idę sprawdzić, czym się to je. Za każdym razem gwarantuje to znalezienie czegoś nowego, być może i niebezpiecznego. Tak było i tym razem, a co to jest, wyjaśniła tablica znajdująca się w niedalekiej odległości. W połowie stycznia 1950 roku dowództwo marynarki wojennej przysłało do Ministerstwa Obrony Narodowej plan artyleryjskiej obrony wybrzeża w celu jego zatwierdzenia. Plan ten zakładał użycie 6 czterodziałowych baterii artylerii stałej, w skrócie BAS, do obrony głównych portów na wybrzeżu. Ulokowanie baterii w okolicy Ustronia Morskiego umożliwiało ochronę kołobrzeskiego portu przed atakiem nieprzyjaciela od strony wschodniej oraz zapobiegało desantowi, zważywszy na dogodne warunki terenowe. Na wyposażeniu 31. baterii artylerii stałej znajdowała się armata morska B-13 kalibru 130 mm produkcji radzieckiej. To działo chcieliśmy wam pokazać, gdyż podobno miało znajdować się w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które odwiedziliśmy. Niestety zostało ono wypożyczone do Świnoujścia, więc muszą wam wystarczyć zdjęcia. Nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie zajrzał. Tam pójdziemy za chwilę. A tutaj tradycyjnie wszystko wyrwane. Ostał się jakiś kawałek rury. Dziwne. Dlatego, że to jest lekkie wszystko i nie przedstawia żadnej wartości. To zawsze bywa w takich miejscach bałagan. O dziwo, kratki jeszcze są.
Ewenemem zostały, słuchajcie, ludy. Spójrzcie na te wzgórze. Niby nic ciekawego, tak? Natomiast tam i tam, wiem, że się nie pokazuje palcem, ale inaczej nie mam możliwości, znajdują się dwie baterie obrony przeciwlotniczej tego wybrzeża. Za chwileczkę Wam to pokażę. Tak, na dobrą sprawę pozostałe baterie niczym nie różniły się od tej, którą widzieliście jako pierwszą. Wszędzie ta sama koncepcja, wszędzie te same podziemia. Różnice to tylko ilość śmieci, zwierząt, ślimaków, komarów, szaty naciekowej. A tak, toczka w toczkę, to samo. Nie przedłużając, trzeba wrócić na powierzchnię i rozpocząć poszukiwania najfajniejszego i najciekawszego punktu tego obiektu, czyli wieży kierowania ogniem. Z powietrza prawie niewidoczna, a jak będzie z ziemi, zobaczycie za chwilę. Nie tak łatwo się wspinać po tym piachu, który tutaj jest dosłownie wszędzie. Ale zobaczcie. Widzicie tą wieżę? Spróbujemy się tam dostać. Jeszcze nie wiem jak, ale spróbujemy. Ciekawe. Z zewnątrz brak wejścia. Musi gdzieś być na dole. Wentylacja.
I to, po czym chodzimy, to jest, przypuszczam, podstawa tej wieży. Ciemność widzę. Robimy sobie trochę światła. Kilka pomieszczeń. No jak widzicie, rozkradzione wszystko, co było można rozkraść. Widzicie, sposób budowy schronów niewiele się różni od tych, które znacie z naszego schronu. Taka troszkę leciwa ta drabinka, ale tam można wejść wyżej, spróbujemy. No i jest tam na górze. W latach 50. tych drzew nie było, więc widok stąd musiał być naprawdę zacny. Tu jeszcze mamy wejście do góry. No powiem wam, ciekawa konstrukcja. Jeśli traficie kiedyś do Kołobrzegu bądź Ustronia Morskiego, odwiedźcie to miejsce, bo warto zwiedzać tego typu obiekty świadczące o naszej historii. Cześć!